pierwszy dzień tygodnia poszły skorosidy do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. Wrócił do siebie, dziwiąc się tym, co się stało.